Na odcinek zaprasza Krzysztof Rypuła. Jego książki, Kroniki Upadku Ludzkości oraz Klucz do Śmiertelności znajdziesz w księgarniach internetowych. Zmienisz zdanie, kiedy dorośniesz. Wszyscy zawsze mi to powtarzali, kiedy mówiłem, że nie chcę mieć dzieci. Zazwyczaj słyszysz takie rzeczy od swoich rodziców, prawda? No cóż, nie ja. Moi rodzice nigdy nie mówili mi nic o posiadaniu dzieci, ani o zmianie zdania. Zupełnie jakby podobało im się moje małoletnie postanowienie. W rzadkich przypadkach, gdy poruszano ten temat wśród gości i wyrażałem swoją pogardę wobec małych bachorów biegających po domu i zabierających mi wolny czas, zachowywali się niezwykle cicho. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że kiedykolwiek zmienię zdanie i spodziewałem się, że moi rodzice zaczną mnie o to niepokoić, gdy dorosnę. Ale minęły już moje lata 20. Potem późne lata 20 i wreszcie wczesne 30. Nigdy tak naprawdę nie poświęcałem temu zbyt wiele uwagi i po prostu uznałem, że mam niezwykle wspierających rodziców, akceptujących każdą moją decyzję. Tak było, dopóki nie ożeniłem się w wieku 34 lat i nie postanowiłem przekazać rodzicom nowiny o ciąży mojej żony Julii. Uśmiech mojej matki wykrzywił się i pośpiesznie zakryła usta dłońmi, podczas gdy mój ojciec po prostu patrzył z twarzą pozbawioną wyrazu. Moja matka wybiegła z pokoju, jakby miała zaraz wymiotować. Czy wszystko z nią w porządku? Zapytałem tatę, zdziwiony ich reakcją na tak ważne wieści. Tak, będzie dobrze. Gratulacje. Mam na myśli dziecko. Tak, to świetna wiadomość. Wymusił uśmiech. Gdy sięgnął po szklankę z sokiem postawioną na stole, niechcący ją przewrócił, a jego ręce widocznie się trzęsły. Noż, ale narobiłem. Twoja mama mnie zabije. Zachichotał niezręcznie. Pójdę po coś, żeby to posprzątać. Wstał i praktycznie wybiegł z pokoju, pozostawiając Julię i mnie w całkowitej ciszy. O co do diabła chodziło? Żona mnie zapytała. Po jej twarzy widziałem, że czuje się okropnie, zwłaszcza, że była naprawdę w dobrych relacjach z moją mamą i takiej reakcji się po niej nie spodziewała. To dla nich wielka nowina, wiesz? Myślałam, że będą zadowoleni. Oczywiście, że będą, to znaczy są. Słuchaj, pójdę sprawdzić, co się dzieje, okej? Ruszyłem na górę i zawołałem rodziców, ale nie odpowiedzieli. Dopiero gdy byłem prawie na szczycie schodów, usłyszałem dwa głosy. Jeden wyraźnie szlochający, a drugi mówiący coś szeptem. Gdy zbliżyłem się do łazienki, stało się jasne, że mama płakała, podczas gdy tata próbował ją po cichu uspokoić. Mamo? Zapytałem, zaglądając do łazienki. Moja mama siedziała na desce sedesowej z twarzą schowaną w dłoniach, a jej ciało drgało w górę i w dół od płaczu. Mój tata klęczał, delikatnie głaszcząc ją po ramieniu. Kiedy mnie usłyszał, szarpnął głową w moją stronę i oparł się o wannę, wstając z pewnym trudem. Tato, co się dzieje? Zapytałem. Nigdy nie widziałem mojej mamy w takim stanie. Czy aż tak bardzo nienawidziła myśli, że Julia urodzi mi dzieci? Kevin, myślę, że lepiej będzie, jak już pójdziesz. Twoja mama nie czuje się najlepiej. Powiedział mój tata, robiąc krok do przodu, zmuszając mnie do wyjścia z łazienki. Zamknął za sobą drzwi, tłumiąc szlochy mojej matki. Tato, co się dzieje z mamą? Co jest nie tak? Wszystko w porządku. Jest tylko trochę zszokowana, ale cieszy się z waszego szczęścia. To absolutnie tak nie wygląda. Zaufaj mi, tak jest. Idź do domu, zadzwonię później. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, wrócił do łazienki i zamknął mi drzwi przed nosem. Oszołomiony, wiedziałem, że nie ma sensu dalej drążyć tej sytuacji, więc powiedziałem Julii, że moja mama źle się poczuła.
Ona oczywiście w to nie uwierzyła i wpadła w złość, mówiąc, że mama mogła zareagować inaczej. Miała rację, a ja sam byłem zły na rodziców za ten wybuch, ale jednocześnie miałem nadzieję, że nie zmuszą mnie do opowiedzenia się po którejś ze stron w tej kłótni. Pojechaliśmy do domu i dopiero kilka godzin później tata wysłał mi SMS-a. Musimy porozmawiać, wpadnij jutro koło 15:00, przyjedź sam. To nie wróży nic dobrego, powiedziałem sobie, ale postanowiłem się zgodzić. Już podjąłem decyzję co do argumentów, które mu wygarnę. Im więcej o tym myślałem, tym bardziej się wściekłem. To była moja żona, do cholery. Nie pozwoliłbym im takiej obrażać, bez względu na powód. Następnego dnia wróciłem do rodziców i mój tata otworzył drzwi. Uśmiechnął się, gdy mnie zobaczył, wyglądając na znacznie mniej przygnębionego niż wczoraj. Wejdź, Kev. Gestem wskazał i wszedłem bez słowa. Czy mama jest w domu? Zapytałem, wieszając kurtkę na wieszaku. Nie, specjalnie prosiłem, żebyś przejechał o tej porze, żebyśmy mogli mieć trochę prywatności. Powiedział, gdy siedzieliśmy w salonie. Siedział na sofie, tej samej, której używał od 20 lat, a ja patrzyłem na niego z drugiego końca pokoju, z kanapy. Oddzielał nas tylko stolik kawowy. Więc... Zacisnął usta, nerwowo pukając w podłokietnik sofy. Jak się czuje Julia? Tato! Zacząłem stanowczo. O co w tym wszystkim chodzi? Myślałem, że ty i mama lubicie Julię. Słuchaj, jeśli macie problem z tym, że będziemy mieli dziecko, to po prostu będziecie musieli się do tego przyzwyczaić, bo ja nie zamierzam... To nie ma z nią nic wspólnego, Kevinie. Przerwał mi spokojnie. Zaprosiłem cię tutaj... Ponieważ chcę ci opowiedzieć historię. Podrapał się po brodzie, wzrokiem szukając miejsca, na którym mógłby się skupić. Wyglądało, jakby próbował sobie coś przypomnieć. Nie mogłem powiedzieć, jaki sens miałaby jego historia, ani jakie znaczenie miało to, że musiał zaplanować prywatne spotkanie dla nas dwojga, ale postanowiłem zachować komentarze, dopóki chociaż nie zacznie. Cóż... Niezręcznie spojrzał na mnie, a potem na stolik kawowy. Wszystko zaczęło się dawno temu. Wziął łyk wody, jego ręce znów zaczęły drżeć i nie byłem pewny, czy to z powodu zdenerwowania, czy ze starości. Musiałem się zebrać w sobie, żeby nie zapytać go, co się zaczęło. Odchylił się na sofie i spojrzał na mnie ożywionym wzrokiem, zanim kontynuował. Twój pradziadek miał wtedy zaledwie 23 lata. Spotykał się już ze swoją przyszłą żoną i odwiedzali jarmark w mieście. Był to piękny letni dzień. Według historii, którą opowiadał twojemu dziadkowi, właśnie wygrał nagrodę dla twojej prababci w grze strzeleckiej. Oboje spacerowali, szukając ciekawych miejsc, w których mogliby się zatrzymać, gdy zobaczyli dziwnie wyglądający namiot. Przed nim wisiał napis Wróżba, a twoja prababcia była więcej niż zachwycona pomysłem zobaczenia, co przyniesie jej przyszłość. Weszli do namiotu, który wydawał się złowieszczo ciemny, pomimo światła dziennego, które powinno było wpadać przed wejście. W środku była cyganka z typową, stereotypową czerwoną bandaną na głowie, mnóstwem biżuterii, dużymi, okrągłymi kolczykami. Siedziała przy małym, okrągłym stoliku, na środku którego stała kryształowa kula. Przyjemnie powitała twoich pradziadków i zapytała ich, czy byliby zainteresowani poznaniem przyszłości za grosze. Twój pradziadek postanowił iść pierwszy, myśląc, że nie ma nic do stracenia. Usiadł przy stole, a cyganka natychmiast objęła dłońmi kryształową kulę, która nagle zaczęła emanować jasnym światłem, które oświetliło twarz wróżbitki, odsłaniając wszystkie skazy pod nią. Mówiła niejasno o przyszłości, która miała nadejść, mówiąc o ślubie twoich pradziadków i potencjalnych możliwościach pracy czy innych frazesach. Podsumowując, nie dała żadnego zdumiewającego wglądu w jego przyszłość i najwyraźniej nie przyjął tego zbyt dobrze, oskarżając ją o oszustwo. Oświadczyła, że uczciwie powiedziała, co zobaczyła w szklanej kuli i wyciągnęła rękę, żądając niklu. Twój pradziadek odmówił, gotowy opuścić namiot.
Cyganka patrzyła na niego w milczeniu, bez widocznych emocji na twarzy. Nagle spokojnie i cicho zaczęła coś skandować w nieznanym języku, który, jak przypuszczał, był romskim. Nie wiedział, co znaczają jej słowa, ale wiedział tylko, że nagle poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie, a powietrze w pokoju zmieniło się drastycznie, stając się znacznie zimniejsze, niż powinien pozwalać letni dzień. Zaczęła nucić pewną melodię, posuwając się nawet do tego, że zdjęła bandanę, odcięła pasmo włosów i zdmuchnęła je w stronę twojego pradziadka. Bardziej przerażeni niż zdziwieni, twoi pradziadkowie opuścili to miejsce i próbowali dobrze się bawić przez resztę czasu na jarmarku. Niecały rok później pobrali się, a twoja prababcia urodziła twojego dziadka, Jacoba. Jacob był chorowitym chłopcem, w złym stanie fizycznym i niezdolnym do dotrzymywania kroku swoim rówieśnikom. Zdiagnozowano u niego rzadką chorobę w wieku 6 lat i lekarze oszacowali, że nie przeżyje dłużej niż 12 lat. Twoi pradziadkowie byli oczywiście załamani, ale gdy Jacob skończył 8 lat, urodziła się jego siostra. Zaraz potem Jacob cudownie wyzdrowiał. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić i byli zdezorientowani jego przypadkiem, nazywając to dosłownie cudem. Przeżył długie życie i zmarł spokojnie. Jego siostra jednak nie miała tyle szczęścia. Niespokojnie poruszył się na siedzeniu, krzywiąc się przy tym. Chcesz zrobić sobie przerwę? Zapytałem go. Wiedziałem, że ma naprawdę bolesne problemy z kręgosłupem po latach pracy i nie mógł siedzieć zbyt długo. Choć byłem ciekawy reszty historii, nie chciałem, żeby cierpiał fizycznie. Nie, wszystko w porządku. Muszę ci to dokończyć, to bardzo ważne. Odpowiedział. Odchrząknął i spojrzał na mnie z troską, po czym kontynuował. Jak już mówiłem, twój dziadek Jacob przeżył resztę swojego życia w zdrowiu. Narodziny jego siostry zbiegły się z jego cudownym wyzdrowieniem, jednak nie dożyła ona 21 roku życia. Twój dziadek miał wujka Scotta, gdy miał 28 lat, a jego siostra zaczęła w końcu czuć się lepiej, mniej więcej w tym samym czasie, ale było już za późno. Jej choroba zaawansowała za bardzo i pomimo oznak wyzdrowienia zmarła niecały rok później. Twój wujek Scott od urodzenia był tak samo chory jak jego ojciec, a wyzdrowiał dopiero gdy ja się urodziłem. Przejąłem klątwę na jakiś czas, podczas gdy Scott dorósł i stał się zdrowy. Nie pamiętam tego, ponieważ byłem jeszcze małym dzieckiem, ale twój dziadek przysięga, że w tym czasie w domu zdarzały się dziwne rzeczy. Mówił, że wkładał mnie do kołyski tylko po to, by znaleźć mnie w podejrzanych miejscach, takich jak góra szafy na korytarzu, mimo że drzwi były zamknięte, a klamka była zbyt wysoko, abym mógł dosięgnąć. Brzmi jak coś, co jeszcze mogłoby być logicznie wytłumaczone, prawda? Cóż, działo się więcej dziwnej rzeczy. Na przykład powiedział kiedyś, że podszedł do mojej sypialni i gdy to robił, usłyszał kogoś tam ze mną, szepczącego coś, co brzmiało jak śpiew w nieznanym języku. Nie dotarło to do niego, dopóki nie przypomniał sobie historii o cygance, o której opowiedział mu ojciec wiele lat wcześniej. Powiedział, że chichotałem na to i za każdym razem, gdy robiłem to głośniej, z pokoju dochodziło cicheś. W tym momencie mój tata wstał i podszedł do jednej z szuflad za sobą. Otworzył ją i kontynuował, grzebiąc w niej. Inne rzeczy, które się wydarzyły, dotyczyły zdjęć. Często robił mi zdjęcia i na początku wszystko wydawało się w porządku, ale gdy przyjrzał się bliżej, zobaczył, że coś jest nie tak. Kontynuował grzebanie w milczeniu, więc uznałem, że nadszedł czas, abym wtrącił się. Zacząłem. No, tato, to wszystko przesąd, po prostu pech, a zdjęcia mogły mieć plamę albo cokolwiek, to stare aparaty. Zignorował moją uwagę i kontynuował przeglądanie szuflady z głośnym szuraniem, aż w końcu znalazł to, czego szukał. Zamknął szufladę i odwrócił się, trzymając w dłoni kilka starych fotografii. Drżały na krawędziach jak liście na wietrze, gdy usiadł i je przekartkował. Wybrał jedno i położył je sobie na kolanach. A może tak? W końcu powiedział. Pozwolę ci samemu zdecydować.
Pochylił się do przodu i starannie ułożył pozostałe zdjęcia na stoliku kawowym. Odchylił się na krześle i bezgłośnie gestem dał mi znak, żebym je wziął. Zrobiłem, o co prosił i przyjrzałem się bliżej. Co widzisz? Zapytał. Pierwsze zdjęcie z przodu było czarno-białe. Przedstawiało mojego tatę jako niemowlę siedzącego w piżamie obok zestawu zabawek w czymś, co wyglądało jak salon i uśmiechającego się do aparatu. Mrużąc oczy, patrzyłem na tło zdjęcia, a gdy nic nie zobaczyłem, starałem się skupić na tym, co oczywiste. Na twarzy mojego taty i zabawkach wokół niego. Nic. Pokręciłem głową. A co z następnym? Zapytał. Odwróciłem zdjęcie, umieszczając je z tyłu, a następne przedstawiało moją babcię, trzymającą mojego tatę jako niemowlę w ramionach w sypialni. Na zdjęciu mój tata wydawał się spać, podczas gdy jego mama patrzyła na niego z uśmiechem. Coś? Zapytał niecierpliwie. Rozejrzałem się, ale nie znalazłem niczego podejrzanego. Nie, było coś. Jakiś cień w kącie pokoju, ale to mogło być cokolwiek. Chociaż kształt cienia wyglądał niemal jak ludzki, rozciągnięty cienko wokół rogów, ściany i podłogi, trudno było to stwierdzić z powodu braku kolorów na zdjęciu. No cóż, coś w tym jest, ale mam na myśli, że to może być cokolwiek. Spójrz na następne! Powiedział mój tata surowo. Odwróciłem się i spojrzałem na następne zdjęcie. Przedstawiało mojego tatę jako malucha. Siedział przy stole, a przed nim leżał wielki tort urodzinowy. Wyglądał na pomarszczonego i chorego, ale mimo to patrzył w aparat tak fotogenicznie jak na pierwszym zdjęciu z wielkim, głupkowatym uśmiechem. Natychmiast skupiłem się na tle zdjęcia zamiast na rzeczach w centrum i rzeczywiście zobaczyłem coś. Wysoki cień złowrogo majaczył w tle, może 2 kroki za moim tatą. Nie mogłem dostrzec żadnych innych widocznych cech, poza faktem, że jego kształt wyglądał niewątpliwie humanoidalnie, pomimo szczupłego wyglądu. Nie mogłem tego stwierdzić na pewno, ale wyglądało na to, że cień był zwrócony twarzą do mojego taty, podczas gdy on nieświadomie uśmiechał się do kamery. Chociaż nie byłem w 100% przekonany, że to jakieś zjawisko paranormalne, dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Odłożyłem zdjęcie na tył i spojrzałem na następne. Przedstawiało mojego dziadka i tatę, gdy miał około 5 lat, siedzących przy stole i rysujących coś kredkami. Mój tata uśmiechał się do aparatu, mimo że wyglądał na bardziej chorego i bledszego niż wcześniej, podczas gdy mój dziadek ciekawie wskazywał na coś na swoim rysunku. Wyraźnie jak na dłoni, tuż nad ich ramionami, stał ten sam cień, co wcześniej. Wydawał się pochylony i delikatnie trzymał mojego tatę za ramiona, akurat na tyle, żebym mógł zobaczyć jego ostre koniuszki palców nachodzące na ubrania mojego taty. Wystarczająco, żebym był przekonany, że to nie jest wadliwy aparat. Spojrzałem w górę, w miejsce, gdzie powinna być twarz cienia. Zobaczyłem również coś, co wyglądało jak para oczu, jak 2 maleńkie chmury dymu pozbawione jakichkolwiek cech, jakie normalnie mają ludzkie oczy. Szybko umieściłem zdjęcie z tyłu i spojrzałem na następne. Mój tata był również na następnym zdjęciu, w wieku nastoletnim i wyglądał tak samo choro jak wcześniej, siedząc w łóżku. Pomimo tego uśmiech rozlał się na jego twarzy, gdy patrzył w aparat. Duża część zdjęcia była czarna, przejęta przez ten sam cień, co na poprzednich fotografiach. Oparł swoje cienkie kończyny na ramionach mojego taty i tym razem patrzył prosto w aparat. Teraz widziałem jego zamglone oczy wyraźniej, szare i przenikliwe ze złością. Ale trochę niżej była cienka, zakrzywiona szpara. Wyglądało to tak, jakby cień się uśmiechał. Nagle uświadomiłem sobie, jak szybko bije mi serce. Tak bardzo, że mogłem poczuć, jak chcę wyskoczyć z piersi. Szybko odłożyłem zdjęcie z tyłu i spojrzałem na jedyne, które pozostało. Przygotowałem się na zobaczenie czegoś jeszcze bardziej przerażającego, ale to nigdy nie nastąpiło. Wpatrywałem się w zdjęcie mojego taty, wciąż w wieku nastoletnim, trzymającego dziecko. Obok niego siedział wujek Scott.
Obaj zwrócili się w stronę aparatu z radosnymi uśmiechami, podczas gdy dziecko w ramionach mojego taty spało. Zmrużyłem oczy, rzucając wzrokiem po rogach zdjęcia i wtedy to zobaczyłem. Cień, aż do końca, ledwo widoczny, dwa zamglone punkty jako oczy i niewątpliwie patrzyły w kierunku dziecka. No i co? Zapytał w końcu mój tata, patrząc na mnie nieruchomo, szeroko otwartymi oczami. Co to jest? Zapytałem drżącym głosem. Jak tylko Scottowi urodziła się córka, poczułam się lepiej. Powiedział. Jego córka zmarła bardzo wcześnie i nie było już żadnych dziwnych zdarzeń, przynajmniej przez jakiś czas. Zaczęliśmy mieć nadzieję, że klątwa się skończyła, a potem urodziłeś się ty. Otworzyłem usta, żeby coś powiedzieć, ale nie wiedziałem co. Niezręcznie odłożyłem zdjęcia na stolik kawowy i przemówiłem. Nigdy nie byłem chory. Mój tata spojrzał na stolik i widziałem łzy napływające mu do oczu. Nawet nie próbował tego ukryć. Powiedział. Nie, nie byłeś, ale twój brat był. Otworzyłem szeroko oczy, próbując przemówić, ale z moich ust wydobył się tylko niesłyszalny jęk. Pochyliłem się do przodu i powiedziałem. Tato, jaki brat? Mój tata chlipnął. Jego oczy były teraz czerwone, gdy drżącą ręką wręczył mi ostatnie zdjęcie. Chwyciłem je gorączkowo, zerkając na nie. Były na nim dwa noworodki w szpitalnym pokoju dziecięcym. Najwyraźniej spały spokojnie w łóżeczkach obok siebie. Musiałem wiedzieć, po prostu musiałem. Mój tata powiedział szlochając. Jak tylko ty i twój brat bliźniak przyszliście na świat, musiałem zrobić zdjęcie, żeby sprawdzić, czy cień powróci. Moje podejrzenia potwierdziły się, kiedy zrobiłem to zdjęcie. Ponownie spojrzałem na fotografię, patrząc w kąt pokoju. Znów tam było, mimo że światło oświetlało cały pokój, cień stał w kącie. Jego złośliwe spojrzenie skupione było na jednym z dzieci w łóżeczku. Tato? Spojrzałem na niego, a w moich oczach pojawiły się łzy. Twój brat urodził się 12 minut po tobie. Wyrosłeś na zdrowego człowieka, ale twój brat zmarł niecały rok później. Zakrył twarz dłońmi i przez chwilę płakał gwałtownie. Wszystko, co mogłem zrobić, to wpatrywać się w zdjęcie, w podstępny cień, który zabrał mojego brata ode mnie, a ja nawet nie zdążyłem go poznać. Mój tata odzyskał spokój i w końcu przemówił. Próbowałem to powstrzymać. Rozmawiałem z różnymi ekspertami, ale gdy wszystko racjonalne zawiodło, znalazłem jedną cygańską wróżkę, która mi pomogła. Byłem zdesperowany i powiedziałem jej, że zapłacę tyle, ile zechce, pod warunkiem, że zdejmie klątwę. Potwierdziła, że to jakaś czarna magia i że czymkolwiek jest ten cień, został przywołany z innego świata przez romską wiedźmę, której twój pradziadek odmówił zapłaty. Czy udało jej się złamać klątwę? To nie jest takie proste. Czarnej magii nie może rozproszyć nikt poza osobą, która rzuciła czary. A cyganka, która przekleła naszą rodzinę, nie żyje już od dawna. Cień zawsze wydaje się czepiać najmłodszego w naszej rodzinie. Jednak jeśli członek rodziny, do którego się przyczepi, umiera, zły duch zapada w stan uśpienia na jakiś czas. Kiedy córka twojego wujka Scotta zmarła, przez lata wszystko było w porządku. A potem twoja mama i ja mieliśmy bliźniaki i wrócił. Po tym, jak cień wykończył twojego biednego brata, wszystko wróciło do normy. Teraz jest uśpiony, ale gdy tylko twoje dziecko przyjdzie na świat, powróci i z każdym pokoleniem stanie się silniejsze. Pociągnął nosem i otarł łzy, podczas gdy ja nadal wpatrywałem się w zdjęcie przedstawiające mnie i mojego brata w pokoju dziecięcym. Jak więc możemy to powstrzymać? Zapytałem. Ten pokręcił głową. Nie możemy. Cyganka, z którą rozmawiałem, powiedziała, że ten duch nigdy nie odejdzie, dopóki nie umrze ostatni członek naszej rodziny. To jedyny sposób, aby wygnać go z powrotem tam, skąd przybył. Wytchnął głęboko i znów się uspokoił, gdy kontynuował. To, czy chcesz mieć dziecko, to twój wybór, ale jeśli to zrobisz, musisz wiedzieć, że narażasz się na niebezpieczeństwo.
Twój wujek Scott nie miał innych dzieci, więc jesteś ostatnim żyjącym potomkiem naszej rodziny. Duch bez wątpienia uczepi się twojego dziecka i... Pamiętaj, że to przekleństwo ewoluuje w sposób, którego nie rozumiemy. Nic nie powiedziałem. Chwilę później mój telefon zawibrował i kiedy na niego spojrzałem, zobaczyłem wiadomość od Julii, pytającą mnie, gdzie jestem. Tato, muszę iść. Mam sprawy do załatwienia. Powiedziałem. Tak, rozumiem. Wstał. Teraz wiem, że to dużo do przyswojenia, ale chcę, żebyś pomyślał o wszystkim, co zostało powiedziane. Wiem, że nie jesteś przesądny, ale błagam cię, żebyś o tym pomyślał. Skinąłem głową i odszedłem. Myślałem o tym przez cały czas, jadąc do domu. Czy naprawdę może być jakiś złowrogi duch nawiedzający naszą rodzinę, którego jedynym celem jest żywienie się noworodkami? Brzmiało to śmiesznie. Nie mogło być prawdą. Zignorowałem to i postanowiłem zjeść kolację z Julią. Nie mogłem jednak pozbyć się tego irytującego uczucia, więc wyjąłem telefon i powiedziałem Julii, żeby się uśmiechnęła. Hej, przestań! Wyszczerzyła się do kamery. Mój flash chwilowo ją oślepił, za co przeprosiłem. Wszedłem do galerii telefonu i spojrzałem na fotografię, ale nie skupiłem się na Julii. Jak wyglądam? Ciąża mi sprzyja? Zapytała. Przybliżyłem widok w kącie za nią. Może to była moja wyobraźnia, ale za Julią, w rogu pokoju, tuż obok zasłon, wyglądało, jakby na ścianie rozciągał się bardzo cienki, bardzo wysoki cień z dwoma małymi, mglistymi kropkami, które wyglądały jak oczy i patrzyły prosto na nią.